Santa Clara nie jest typowym wyborem wśród turystów odwiedzających Kubę, ale pomijając całą przepiękną kubańską przyrodę, właśnie Santa Clara podobała mi się najbardziej. Dlaczego? To najbardziej autentyczne miejsce, które widziałyśmy na Kubie. Można wydać tam wreszcie cupy kubańskie, zjeść w knajpach, gdzie jedzą normalni Kubańczycy, co nie zawsze jest dobrym pomysłem. Nie zawsze jest to smaczne jedzenie. Można też zobaczyć sklepy, w których kupują Kubańczycy. Sklepy nie dla turystów, nie delikatesy. To jest o tyle ciekawe, że można zobaczyć, co po prostu jest dostępne na Kubie i w jakich cenach. Jaki szczyt zdobywamy? Najwyższy szczyt miasta Santa Clara. 168 metrów, dobrze mówię? 180 parę. O, przepraszam, 180 parę. Nazywa się Santa Ana. Santa Ana i w końcu coś niezwiązanego z Che Guevarą, tak, z bohaterem. Tutaj, szczególnie z Che, nie? Tak. Wszędzie jest Che. Che nas obserwuje, wszędzie. Dobra, ja idziemy zobaczyć, że jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. O wiele ładniej tak niż samej jest... mieście. Schludnie. No, bardzo czysto, palemki. I nawet są takie jakby ścieżki porobione. Nie jak są po prostu porobione. Szczytujemy. Jesteśmy. Santa Clara. Poza tym Santa Clara jest to miasto Che Guevary. Che Guevara jest wszędzie. To właśnie tutaj Che Guevara w 1958 roku przewodził rewolucji i to właśnie tutaj doszło do bitwy o Świętą Klarę, której wygranie przez rewolucjonistów stanowiło o zakończeniu reżimu Batisty. Z tym wydarzeniem łączy się też jeden z bardziej turystycznych punktów w Santa Clarze, czyli tren blindado, czyli pociąg wykolejony oraz buldożer, którego użyli rewolucjoniści, żeby ten oto wagon wykoleić. No i jesteśmy w najważniejszym punkcie Santa Clara, czyli przy pomniku bitwy. I tu jest najmniejsze muzeum w wagonie pociągowym. Pomnik Che Guevary z dzieckiem, trochę pod światło, z cygarem, ale nie wiem dlaczego ma na ramieniu dziecko na koniu. Przed chwilą byłyśmy na poczcie wysłać kartki. I stali sami emeryci czekający na emerytury. I jak widziałyśmy pieniądze, no to nie mieli za dużo. Nie, pan nie miał dużo pieniędzy. Niestety. Jesteśmy teraz w pokoju Che Guevary. Che Guevary, tak. W kafejce muzeum. I każdy pokój jest poświęcony innemu bohaterowi rewolucji, tak. I mają tylko jedną kawę, która się nazywa Café Revolution. I zawiera tak: kawę, kakao, syrop jakiś tam, mleko kondensowane, biały rum i bezę. Jest dopiero 12, ale myślimy, że to jest dobry. Ale rum na Kubie na o 12, to normalna to jest norma. I tak dobrze, że jest mieszany z kapką kawy, bo zazwyczaj to panowie siedzą po prostu w parku i piją z plastikowych kubków rum i polewają
w sumie z butelki, nie? Ale muszę powiedzieć, że na przykład to nie jest na takiej zasadzie, że po prostu jest pełno pijaków, nie, czy coś takiego. Oni po prostu sobie tak piją jak to kawę. No, albo nie wiem, wodę. W ogóle nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że ludzie zaczepiają, znaczy zaczepiają pod takim, czy nie wiem, czy chcemy taksówkę, ale to nie jest tak, że nie wiem. Ale też, no zaczepiają, wiadomo, że to jest też tak, że jesteśmy, wyglądamy trochę inaczej, no i wzbudzamy zainteresowanie, szczególnie tutaj w Santa Clarze, bo trochę mniej turystów jest, ale czujemy się bezpiecznie, nikt nam złego nic nawet nie powiedział, bardzo mili są tutaj ludzie, bardzo pomocni, nawet bez pytania zaczepiają nas, żeby nam pomóc. Także wyglądamy na zgubione. Zgubiłyście się? Nie, jest bardzo, bardzo sympatycznie. Podoba nam się tutaj. Prawda, Aniu? Tak, bardzo nam się to podoba. I w ostatnim pokoju jest miejsce, gdzie można kupić winyle. I znalazłam winyle z piosenkami Mazowsza i Anny German. Wow. Tak. Idę to zobaczyć. Widzicie? Kanta Anna German. Melodia. Co tutaj jeszcze mają? Rafael, nie znam, Carlos. No i Mazowsze. Znowu Mazowsze. Co do zwiedzania. W centrum, w Starówce jest Park Vidal, plac główny, przy którym znajduje się teatr. Teatro La Caridad, który jest jedynym teatrem z czasów kolonialnych na Kubie, który się zachował. Został zbudowany w 1885 roku. Bardzo, a to bardzo chciałyśmy się tam wybrać i zobaczyć jaki spektakl. Albowiem ten teatr cały czas funkcjonuje jako teatr, nie tylko jako zabytek. Niestety nie trafiłyśmy, bo we wszystkie dni, które spędziłyśmy w Santa Clarze, niestety nie mieli żadnego przedstawienia. Takiego samego pecha miałyśmy z Muzeum Sztuki, bo akurat jak byłyśmy w tym mieście, zmieniali wystawę, także nie mogłyśmy tego zobaczyć. I oczywiście kolejna ważna rzecz w Santa Clarze to jest życie nocne. Najbardziej znanym klubem jest El Mejunje. Jest to o tyle ciekawa knajpa. Po pierwsze znajduje się w ruinach budynku postkolonialnego. Nie ma dachu. Cały budynek jest obrośnięty drzewami, co nadaje fajnego klimatu. I codziennie odbywają się inne imprezy, codziennie grają inną muzykę. My tam trafiłyśmy po raz pierwszy w poniedziałek i okazało się, że poniedziałki są zarezerwowane dla starszego pokolenia Kubańczyków. Ja się czułam, jakbym miała Buena Vista Social Club na żywo. Wspaniała atmosfera, właśnie ci wszyscy starsi ludzie tańczyli, wykonawca, my tam byłyśmy, nie wiem, chyba 3 godziny. A pan piosenkarz przez te 3 godziny cały czas śpiewał. Co do samego klubu, wstęp jest płatny. Kosztuje 3 kuki. Suma summarum, Santa Clara polecam wszystkim.